27 kwietnia odbyła się 30. sesja Rady Miejskiej w Policach. W sprawozdaniu z działalności burmistrz Władysław Diakun poinformował m.in. o planach utworzenia nowego punktu szczepień. Planowany punkt szczepień będzie zorganizowany w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ulicy Piaskowej 97. Podczas sesji radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. W ubiegłym roku na te działania przeznaczono kwotę 20 tysięcy złotych. W tym roku będzie to 50 tysięcy złotych. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy Police na bieżący rok. Bardzo duże zmiany dotyczą przedsięwzięcia dotyczącego Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w związku z brakiem dofinansowania w ramach drugiej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie właśnie do tego zadania budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nie przyznano gminie Police środków z przedmiotowego funduszu, a występowaliśmy o łączną kwotę ponad 23 milionów złotych. Radni również debatowali nad przyjęciem projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Police. Radni przyjęli wszystkie przedstawione uchwały. Relacje z sesji można obejrzeć na stronie gminy Police. Następna sesja odbędzie się 25 maja.